Salon Polityczny. Renata Wittmann, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Renata Cytacka, wiceminister energetyki z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Dzień dobry, witamy panią bardzo serdecznie. Dzień dobry pani redaktor i witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia z Nadwili. Podobno jest pani pierwszą wiceminister kobietą, wiceminister energetyki kobietą. No podobno, bo ostatnio tak się dowiedziałam na święcie energetyków, właśnie kiedy specjaliści z zakresu energetyki po dłuższym wyliczeniu i zastanowieniu się rzeczywiście uznali, że prawdopodobnie, że takie ma miejsce. Ale sama osobiście nie sprawdzałam, więc wierzę dla energetyków, że tak jest. Że tak jest. Jak się pani czuje w tej roli? Czuję bardzo wielką odpowiedzialność, ponieważ zdaję sobie sprawę, że to oczywiście jest polityczne stanowisko i jednak nasze decyzje, które my podejmujemy w ministerstwie, tak naprawdę zaważają na całym życiu naszego społeczeństwa, naszego kraju, bo chyba Ministerstwo Energetyki to jeden resort z niewielu, który dotyczy nas wszystkich codziennie. Bo wszyscy płacimy za ciepło. No oczywiście, za ciepło, bo to bolący temat, ale tak jak teraz, świeci nam światło, klimatyzacja nam grzeje, mikrofony pracują, mamy sprzęt, który też jest pochodnią surowców energetycznych, więc a to zależy już od decyzji przyjętych między innymi w Ministerstwie Energetyki, jak to wygląda, czy nam jako odbiorcom będziemy zadowoleni chociażby o cenach, a my jakby jako kierownictwo Ministerstwa Energetyki musimy dbać o naszych mieszkańców, żeby nasze usługi, które my oferujemy, były dostępne i oczywiście za rozsądną cenę. I właśnie tu musimy pamiętać o tym non-stop każdego dnia. Czyż wiadomo, za co konkretnie pani odpowiada w ministerstwie? To znaczy akurat jest tak, że dopiero od tygodnia mamy sformowany dopiero cały skład wiceministrów i w tej chwili rozstrzygamy, więc jesteśmy jakby na etapie uzgodnień. Jest podział ról. Tak. Losujecie, czy w jaki sposób? No nie losujemy. Przede wszystkim pierwsze jakby propozycje pana ministra Niewiarowicza, bo żeby zwrócić uwagę na nasze kompetencje, z czym my przyszliśmy do ministerstwa, jakby dotychczasowy bagaż praktyki, doświadczeń, bo z tym się wiąże, a oczywiście później względy możliwości, więc nie ukrywam tu, że dla mnie, powiedzmy, sfera energetyki to dosyć nowy temat, chociaż nie jest tak zupełnie odrębny, no bo powiedzmy, jestem z wykształcenia prawnikiem, więc tu jednak nasi eksperci w ministerstwie muszą dobrze zbadać temat i być znawcami tematu, natomiast jeżeli chodzi o stanowisko polityczne, troszeczkę innymi kanonami się kieruje. Natomiast jeżeli więcej człowiek ma rozeznania, czym się zajmuje, to bez tego oczywiście nie da się podejmować decyzji, jeżeli nie wiemy o mechanizmach czy zachodzących procesach. A z tych dotychczasowych funkcji, które pani pełniła i w samorządzie rejonu wileńskiego i innych funkcji, to które najbardziej się przydają teraz w tej pracy jako wiceminister energetyki? To znaczy akurat jakby ciągłość jest zachowana, ponieważ w wileńskim rejonie pełniłam funkcję sekretarza rady, kiedy dotyczyło to formowanie dokumentów, przekazywanie, czyli cały proces dokumentacyjny, oczywiście na innym poziomie, bo teraz to już chodzi o poziom państwowy i dotyczy to już większego zasięgu i podejmowania decyzji, bo po pewnym okresie już pracy w ministerstwie to stwierdziłam, że delikatnie tupnięciem nogi tu w tym ministerstwie może spowodować trzęsienie ziemi, więc bardzo trzeba uważnie i rozważnie wgłębiać się w dokumenty, co my pod jakim dokumentem stawimy swoją parafę. Więc oczywiście doświadczenie, które... Było takie zagrożenie trzęsienia ziemi, czy jeszcze nie? Nie, daj Boże, żeby to nas ominęło, bo żadne kataklizmy, nikomu tego nie życzę i mam nadzieję, że wyjdziemy z tego sucho również i w Ministerstwie Energetyki. A kiedy będzie już jakieś klarowne i wyraźne stanowisko w sprawie budowy nowej elektrowni atomowej w Zeginie? To znaczy, to oczywiście to jest w ostatnim okresie bardzo interesujące pytanie wszystkich mieszkańców, natomiast jednoznacznej odpowiedzi w tej chwili trudno powiedzieć, ponieważ decyzja w tej chwili jest, jakby mamy stanowisko w tej chwili grupy roboczej, tak naprawdę ekspertów i naukowców przede wszystkim, kiedy przedstawili dla nas ekonomiczne oszacowanie zasadności i budowy elektrowni, natomiast w tej chwili mamy jakby
takie trzy podstawowe zagadnienia, na które musimy odpowiedzieć. To przede wszystkim, czy nasi partnerzy strategiczni z naszego regionu, przede wszystkim Łotwa i Estonia, jakie ma stanowisko, jak również kwestia uzgodnień politycznych, tu krajowych, jak również kwestia finansowania, czy uda się dla nas pozyskać przychylne jakby linie kredytowe na ten temat. Więc oczywiście w tej chwili prowadzimy dalsze rozmowy i mamy nadzieję, że w ciągu tego roku, być może trudno mi powiedzieć o konkretnej dacie, natomiast no, nie jest to tak, że teraz tylko mamy analizę ekonomiczną i nic poza tym, więc teraz prowadzimy rozmowy przede wszystkim z partnerami, jak również omawiamy to, jak można, w jaki sposób, ponieważ to się wiąże z bezpieczeństwem energetycznym, ponieważ już w tej chwili jest tak, że ponad 50, praktycznie 60% musimy importować prąd, więc to też musimy uwzględnić. Dodatkowo jeszcze dochodzi referendum, kiedy nasi mieszkańcy negatywnie wypowiedzieli się. Więc to nie jest, powiedzmy, jednoznaczne. To nie jest to prosta sprawa, ale też mówi się o tym, żeby być uniezależnić się energetycznie. Czy to też jest jednym z punktów jakby? Oczywiście to jakby jest podstawowe, bo wiemy, mamy doświadczenie własne, jak to wygląda, kiedy mamy jednego dostawcę energii i jaki jest problem, bo po prostu to jest kwestia monopolisty w każdym zakresie, a w energetyce jest szczególnie. Więc oczywiście oprócz takich doświadczeń, które mamy, to jeszcze to jest uwarunkowane wymogami unijnymi, czyli o tym też dużo mówimy, dyskutujemy właśnie w takim społecznej dyskusji o trzecim pakiecie energetycznym, to między innymi, żeby nie byłoby tego jakby jednego dostawcy, a to góruje na tym, że to w ten czas nie jesteśmy, jest pewne zagrożenie, że w ten czas będzie dyktowana cena, więc musimy zadbać o bezpieczeństwo energetyczne. Musimy wprowadzać w życie trzeci pakiet energetyczny i nie zostać wyspą energetyczną, jak teraz my jesteśmy czasami określane z punktu widzenia Unii Europejskiej. No tak, tak, tylko że powszechnie było tak jakby oczekiwanie, że jest stworzona grupa robocza, jak grupa robocza przedstawi te wnioski, no to będzie jakaś decyzja. Grupa robocza przedstawiła wnioski, decyzji ciągle nie ma. I na co teraz czekamy? No właśnie. To kolejna będzie grupa robocza stworzona? Nie, nie, to nie jest tak, bo grupa robocza, która składała się jak również z polityków i ekspertów i przede wszystkim z naukowców, więc tu jakby prym wiedli naukowcy, którzy musieli konkretne dane podać, statystyczne, jak również dane pod względem finansowym i nie tylko, czyli analizy. I wynika teraz z tej wstępnej analizy, na tyle co ja zrozumiałam, to chodzi o to, że ten projekt, który teraz był, to on jest zbyt drogi, tak? Że to... to znaczy teraz na te pytanie musimy uzgodnić z naszymi partnerami strategicznymi. Przecież jest podpisany memorandum i nie możemy teraz podejmować, powiedzmy, my jednostronnie decyzji, bo przecież dobrze pani redaktor zdaje sobie sprawę, że to jest projekt bardzo wysoko opłacalny i Litwa, my jako sami nie damy rady tego pociągnąć. Tak, więc my musimy uzgodnić... Łotwa i Estonia jakby dotychczas deklarowała poparcie dla więc projektu. Więc my musimy teraz usłyszeć względem naszych oszacowań ekonomicznych, które teraz właśnie grupa robocza przedstawiła analizę, my musimy przedstawić i omówić to z naszymi partnerami. I znowuż uzyskać ich I w ten czas będziemy wiedzieli, oczywiście, w jakiej wysokości i tak dalej. Więc wszelkie te szczegóły muszą być omówione, więc to nie jest powiedzmy taki tani projekt, który może po jednoznacznie odpowiedzieć tak czy nie i na przykład decyzja zapadnie jutro. A drzwi dla Polski ciągle są otwarte? Czy z Polakami też są jeszcze rozmowy, czy to już jakby to znaczy wszystko, postawione? To jest właśnie teraz ten proces, który trwa i nie jest to tak jednoznacznie. Oczywiście początkowo była deklaracja Łotwy i Estonii, więc jeżeli ktoś jeszcze, no to właśnie ku temu jest ten okres i pozostawiony, żeby wszelkie możliwości zbadać, żeby nie było to tylko, powiedzmy, jakieś jednostronne, czyli w jednym kierunku kierunkowane. A co nowego w temacie odnawialnych źródeł energetyki? Czy ruszyły te projekty? Tak, projekty ruszyły. Przede wszystkim, bo na początku pani redaktor spytała, za co konkretnie będę odpowiadać. Jak na razie jest już decyzja, powiedzmy, za które z wydziałów, bo teraz właśnie, tak jak mówiłam, to nie będzie tylko, jeżeli wydział i się zajmuje, więc w tej chwili już wiem, że będę odpowiedzialna akurat za Wydział Energii Źródeł Odnawialnych oraz Efektywność Energetyczną oraz za Wydział Wsparcia Unii Europejskiej, czyli za okres finansowy na nowy etap 2014-2020.
Jeżeli chodzi o źródła odnawialne, to rzeczywiście mamy tu wiele. Przede wszystkim to się wiąże i mamy w programie akcji wyborczej, że jeżeli chodzi o źródła odnawialne, to tak naprawdę o biomasę, bo dobrze wiemy, że na Litwie brakuje zasobów naturalnych, praktycznie ich nie ma. Oczywiście teraz mamy gaz łupkowy i z tym też dużo dyskusji. Natomiast jeżeli chodzi o źródła odnawialne, no to tak jak już tu przed rozmową żartowałam, słońce, wodę i powietrze, więc to mamy w nadmiarze na Litwie. Może z słońcem to oczywiście można jeszcze podyskutować, natomiast właśnie... Powietrza nam na razie nie brakuje. Nie brakuje, ale to oczywiście jeszcze nie wszystko, więc jeżeli chodzi o biomasę, to musimy tu dużo popracować jeszcze, ponieważ dotychczas ówczesne kierownictwo ministerstwa, dotychczasowe, zanim my przyszliśmy, nie było konkretnych programów na rozwój, jak to ma być wyglądać, jakie wsparcie dla rolników, ponieważ tu wiąże się z tym, że mamy przecież niemało odlogów, jeżeli chodzi o rolnictwo. Mamy duży procent bezrobocia, więc to jakby musimy zawsze szerzej patrzeć, nie tylko powiedzmy, bo nam potrzeba w tej chwili biomasy na ogrzewanie i tak dalej, tylko również kompleksowo. No właśnie, może bardziej kompleksowo, bo przeciwnicy, znaczy różne są krytyczne uwagi na temat tej biomasy, mówią, że być może to ogrzewanie biomasą będzie jeszcze droższe niż nie biomasą. To znaczy oczywiście, ale przecież wszystko należy bardzo precyzyjnie zbadać, oczywiście również przeprowadzić analizy przede wszystkim ekonomiczne, czy nam będzie się to opłacało, również prawne. Ponieważ jeżeli zabraknie również analizy prawnej, to na przykład może spotkać taką sytuację, jaką mieliśmy tuż po objęciu stanowiska w Ministerstwie Energetyki, kiedy mieliśmy duży problem z bateriami słonecznymi, czyli z energią odnawialną słoneczną. Ponieważ... Na czym polegał ten problem? Ten problem polegał na tym, że wprowadzone zostały mechanizmy w ten sposób, że dostęp do budowy elektrowni, elektrowni słonecznych było w ten sposób umotywowane, że każde gospodarstwo domowe mogło zmontować, natomiast nadwyżkę mogło sprzedać do sieci elektrycznych i z tego dobrze prosperować, bo był początkowo ustawiony cena, kwota lita 44 centów i to można było sprzedać za kilowatt-godzinę, więc dużo chętnych się znalazło, ponad 15 tysięcy wniosków mieliśmy na dzień 31 grudnia, więc jeżeli my oszacowaliśmy, jak to wygląda właśnie pod względem ekonomicznym, to na subwencje, żeby wspomóc, musieliśmy zapłacić 500 milionów, czyli pół miliarda litrów musieliśmy gdzieś znaleźć, a to wiadomo, no, pustki nie ma. To nie jest tak, że od kogoś musimy zabrać. To była taka bomba z powolnym zaplonem. Tak, od kogoś zabrać, czyli to tak naprawdę musielibyśmy my z panią, między innymi nasi słuchacze, musielibyśmy dołożyć. Dopłacić do tych, którzy skorzystali Do każdego kilowatt-godziny musieliśmy po no, co najmniej 5 centów dopłacić, więc to no, naprawdę... Czyli ministerstwo, nowa ekipa w ministerstwie zastopowała to. Nie ma takich już możliwości, żeby... Po objęciu stanowiska przez naszego pana ministra Jarosława Nierowicza, naprawdę tu musieliśmy bardzo szybko reagować i dzięki szybkiemu reagowaniu udało się to naprawić. Obroniliśmy interes publiczny, bo tak naprawdę to zagrożone byliśmy my wszyscy, więc nie mogliśmy jakby i dla jednego sektora wspomagać, a kosztem nas, użytkowników, więc to naprawdę w bardzo ekspresowym tempie udało się jakby naprawić. I w tej chwili jest tak, że już mniej więcej jest precyzja i mamy kilka dat jakby szczególnych, że na przykład do 1 marca zgodnie z procedurą mieszkańcy musieli pozyskać wszelkie pozwolenie na rozpoczęcie budowy, musieli wpłacić zastaw 15 tysięcy litrów i tak dalej. Natomiast następny termin był również 1 kwietnia, kiedy obwarowany był dodatkowymi, kiedy mieli rozpocząć już konkretnie produkcję. W tej chwili z danych naszego ministerstwa wynika, że tak naprawdę 1000, może jeszcze kilka jest w etapie, jeszcze pewnych dokumentów jakby nie przedstawili do ministerstwa, więc liczymy, że to powiedzmy no ciut ponad 1000, powiedzmy faktycznie już ukończone przedstawienie wszelkich dokumentów mamy 1000 i jeszcze jest w trakcie, więc może kilkaset, więc... I te 1000 i kilkaset to nie będzie zagrażało? To jeszcze to, tak, oni będą na ogólnych zasadach, rzeczywiście my będziemy im refundowali te koszty, jeżeli załóżmy gospodarstwo domowe ma elektrownię,
elektrowni i produkuje prąd na własne potrzeby, ale ma nadwyżkę, może sprzedać do sieci energetycznych i my jako państwo będziemy musieli zrefundować tą nadwyżkę. Ale to nie będzie już taka kwota, która by zagrażała. To znaczy, jeżeli właśnie ze względu na proces, w którym momencie wszelkie dokumentacje, jeżeli zgodnie z procedurą, to oczywiście będzie zagwarantowana ta wysoka kwota, a jeżeli już po terminie, to będzie obniżona, na przykład to dlatego o tych datach to jest bardzo ważne i istotne. Natomiast jeszcze kilka dat jest tak, że jeżeli w tej chwili już powiedzmy przedsiębiorcy, czy to mieszkańcy już są na określonym etapie, natomiast jeszcze na przykład do 1 lipca muszą już jakby zmontować już faktycznie, żeby to już było zmontowane wszystko, ale na przykład zabraknie jeszcze jakiegoś podłączenia czy coś, to mogą wystąpić do Ministerstwa Energetyki o pozwolenie przedłużenia terminu na kolejne 7 miesięcy. Ale oczywiście przy spełnieniu warunków tych wcześniejszych, czyli pozwolenie na budowę, zapłacenie w określonym terminu zestawu 15 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Więc tych wszelkich szczegółów, oczywiście wiem, że z wielkim zainteresowaniem, bo 16 tysięcy, około 16 tysięcy mieszkańców zwróciło się, więc jeżeli ktoś jeszcze nadal ma pewne wątpliwości czy niejasność, to oczywiście zachęcamy zwracanie się do ministerstwa, wyjaśnimy, czy już jest. Oczywiście mamy na stronie internetowej ministerstwa podane, kto już uzyskał takie pozwolenie, więc też można sprawdzić, więc służymy tu pomocą, żeby rozumiem. Po prostu ludzie jeszcze na dysponowali. Bo nam czas ucieka. Na zakończenie jeszcze ważne pytanie. Poproszę o krótką odpowiedź. Jednym z priorytetów rządu jest zapewnienie funkcjonowania terminalu gazu skroplonego. Tak, do końca oczywiście 2014 roku. 14 roku. Kontynuacja. Uda się? Uda się. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie ku temu, ponieważ ministerstwo staramy się naprawdę wyjść z tego wszystkiego jakby zwycięską ręką. A oczywiście zapewniamy kontynuację naszych dotychczasowych projektów strategicznych, więc akurat to jest strategiczny projekt Republiki Litewskiej, jeżeli chodzi o terminal w Klaipedzie. Mamy niewielki poślizg, jeżeli chodzi o przetargi publiczne, bo to tak naprawdę jeden z wielkich takich czynników, który hamuje. Natomiast jeżeli chodzi o inne nasze projekty strategiczne. Jeżeli mówimy o prądzie, to jest LitPol Link, połączenie energetyczne z Polską, połączenie energetyczne ze Szwecją, jak również Nordbalt, tak? Więc mamy tego naprawdę dużo i dzięki temu, że mamy ministra, który naprawdę potrafi, jest znawcą tematu i naprawdę jest bardzo kompetentną osobą na swoim stanowisku. Nie wiem, czy inny resort może poszczycić się takim przywódcą, że i polityk, i ekspert, i znawca tematu, który nie boi się podejmować ważnych decyzji w bardzo trudnych i skomplikowanych sprawach. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Powodzenia, że w tych ważnych i skomplikowanych sprawach. Bardzo się przyda. Dziękuję bardzo dla pani redaktor z okazji, że dużo nowości, że widzimy się tu z państwem, jak również chciałbym je pogratulować wielkich odznaczeń, które radiowcy otrzymali. Dziękuję bardzo. Również sukcesów na przyszłość, jak również satysfakcji osobistej z wykonywanego zawodu. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była dziś Renata Cytacka, wiceminister energetyki. Radio z nadwili. Radio z nadwili.